Jak wjechaliśmy do Monte Carlo, poczuliśmy dużą satysfakcję, ale też troszkę smutku, że jutro nie ma kolejnego etapu, bo bardzo lubimy, ja szczególnie, jeździć samochodem. Podróż ogólnie jest po prostu niesamowita, niesamowita przygoda. Trochę się obawiałem momentów takich przejazdów przez wysokie góry, gdzie są niższe temperatury. I był jeden taki fragment wczoraj, gdzie faktycznie było minus 20 stopni prawie i też tyle samo stopni w samochodzie. To był trudny moment, natomiast cała reszta raczej była, momentami była trudniejsza dla samochodu. Meta tutaj w Monte Carlo nie jest końcem tej głównej akcji i tego, dlaczego to robimy, ale robimy to dlatego, że chcemy promować zrzutkę, zbieranie funduszy na pomoc dzieciom na Ukrainie i ta zrzutka, o ile kilometry nawijane na opony były bardzo łatwe do zrobienia, to ze zrzutką idzie troszkę wolniej po prostu, ale mamy jeszcze 30 dni niecałe na to, także myślę, że mogę liczyć na dalszą pomoc.